Dzień dobry, dajcie mi od razu znać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać i za chwilę oczywiście startujemy z kolejnym live'em. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat tego, dlaczego stosujemy programowanie obiektowe, czym właściwie jest to OOP, czyli Object Oriented Programming i jakie są jego zasady, jakie wykorzystujemy na co dzień w normalnych projektach, a także opowiem Ci troszeczkę o takich best practices dotyczących tego, jak to OOP, czyli programowanie obiektowe stosować, czym ono się różni w ogóle od innych styli programowania i jak to wygląda w praktyce. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie posiedzimy godzinkę, będzie jeszcze czas oczywiście na to, żeby zadać pytania, natomiast chciałbym, żebyśmy najpierw wysłuchali tego, co mam do powiedzenia, jak to będzie wyglądało, trochę sobie pokodujemy, a potem przejdziemy sobie do takiej krótkiej sesji Q&A, także wstrzymaj się proszę z pytaniami wszelkimi. Na pewno na nie się znajdzie czas. Zapisz sobie wszystko, o co chcesz zapytać i zadaj to pytanie na samym końcu. Bardzo Cię proszę, żebyśmy nie przedłużali tego spotkania. Dobra, no to co w ogóle, o co w ogóle chodzi w tym programowaniu obiektowym? C-Sharp jako język, którego ja uczę, którego sam się uczę od wielu już lat i do którego nauki zachęcam Cię każdego dnia praktycznie, jest językiem właśnie obiektowym. Co to realnie oznacza? Oznacza to dokładnie to, że każda rzecz, którą będziemy tworzyć w naszym kodzie, jest obiektem. I to na samym początku oczywiście może wydawać się dosyć nieoczywiste, dosyć takie nieintuicyjne, czym właściwie jest obiekt, jak to wszystko działa. Natomiast mam nadzieję, że kiedy Ci opowiem o wszystkich zasadach związanych z programowaniem obiektowym, stanie się to troszeczkę przyjemniejsze i troszeczkę bardziej zrozumiałe w kontekście Twojej przyszłej kariery, Twojego przyszłego rozwoju. Pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście nie tylko języki obiektowe posiadamy. Mamy również języki funkcyjne, gdzie bardziej skupiamy się właśnie na tworzeniu funkcji, a nie obiektów i te funkcje powodują to, że możemy wykonywać pewne działania. Natomiast z jakiegoś powodu większą popularnością na ten moment, przynajmniej na backendzie, cieszą się właśnie języki obiektowe. Natomiast od razu muszę Ci powiedzieć, że to nie jest też takie zupełnie zero-jedynkowe. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie tymi zasadami programowania obiektowego się kierujemy w codziennym programowaniu, bo C-Sharp bardzo mocno ewoluuje. Kilka lat temu było takie bardzo mocne rozgraniczenie pomiędzy C-Sharpem, który był obiektowy, a F-Sharpem również z .NET-a, który był funkcyjny. I pamiętam wiele lat temu, jak kilku kolegów pokazywało mi, jak to dokładnie wygląda w tym F-Sharpie, że to jest w ogóle przyszłość programowania i tak będziemy programować w przyszłości, bo to jest zdecydowanie bardziej zrozumiałe, łatwiejsze do opanowania. Okazało się, że C-Sharp jako język obiektowy cały czas cieszy się olbrzymią popularnością i to właśnie te obiekty cały czas są bazą do tego, w jaki sposób programujemy, ale w związku z tą ewolucją tego języka przechodzimy, tak trochę sobie żonglujemy pomiędzy tymi zasadami obiektowości, a zasadami funkcyjności. O funkcyjności C-Sharpa na pewno będę jeszcze w przyszłości opowiadał, dzisiaj natomiast skupimy się przede wszystkim na tych obiektach. Po pierwsze musimy sobie powiedzieć o czterech głównych zasadach, którymi kierujemy się właśnie przy tworzeniu kodu opartego o obiekty. Będzie to abstrakcja i hermetyzacja, dziedziczenie i polimorfizm. Będę za chwilę dokładnie omawiał wszystkie te zasady, natomiast musimy sobie zapamiętać te cztery główne zasady. Abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie i polimorfizm. Kiedy zrozumiemy wszystkie te zasady, będzie nam łatwiej zrozumieć, dlaczego właśnie stosujemy te obiekty i dlaczego pozwalają nam one na to, żeby zachować większy porządek w naszym kodzie, żeby tak naprawdę wyjść od tych zasad, a potem rozwijać dalej nasze oprogramowania. No to zacznijmy sobie od tego. Abstrakcja. Abstrakcja mówi nam o tym, że każdy nasz obiekt będzie
jakimś takim modelem abstrakcyjnym pewnego tworu, pewnego bytu. I za chwilę przejdę w kodzie, natomiast od razu możemy sobie powiedzieć o jakimś przykładzie. Na przykład, kiedy tworzymy fabrykę samochodów. Fabryka samochodów, wiadomo, że będzie tworzyła jakieś samochody. Czym są samochody? Samochody są jakimiś pojazdami. Oczywiście pojazdy mogą być najróżniejsze. To mogą być samochody osobowe, to mogą być ciężarówki, to mogą być motocykle. Najróżniejsze mamy pojazdy i będziemy mieli w związku z tym w naszej fabryce pewien obiekt pojazdu. Pojazdu, który ma wyjść z naszej linii produkcyjnej i wyjechać właśnie na własnych kołach, że tak powiem, być użyteczny. I każdy taki pojazd ma również odpowiednie elementy. Te elementy to między innymi drzwi, silnik, jakieś szyby, kierownica, wszelkie tego typu elementy będą pojawiały się w naszych pojazdach. Oczywiście nie wszystkie pojazdy będą miały drzwi, no bo motocykle zazwyczaj drzwi nie mają, natomiast każdy pojazd będzie miał w naszej fabryce silnik, będzie miał kierownicę, bo jakoś trzeba będzie nim sterować, będzie miał koła i ogólnie rzecz biorąc, kiedy będziemy tworzyć tego typu obiekty, będziemy musieli znaleźć takie elementy wspólne, które posiada każdy pojazd i w taki sposób, nazwijmy to, zamodelować sobie ten nasz pojazd. Właśnie o modelowaniu będziemy dużo rozmawiać, bo modelowanie jest w ogóle bardzo ciekawym pojęciem w programowaniu. Bardzo dużo elementów możemy zamodelować, natomiast ucząc się na samym początku, musimy wyjść właśnie od modelowania tych obiektów, żeby zrozumieć dalsze elementy, którymi będziemy się posługiwać. I tym będziemy się dzisiaj właśnie zajmować. Kolejną zasadą jest hermetyzacja. Hermetyzacja będzie nam mówiła o tym, że są pewne elementy, które powinny być dostępne publicznie, które powinny być widziane tak naprawdę przez naszą fabrykę, a są takie elementy i potem przez naszego użytkownika, który będzie prowadził ten pojazd, natomiast są takie elementy, które do końca go nie będą interesowały. Na przykład, kiedy mamy silnik. No oczywiście silnik w każdym naszym pojeździe będzie zawierał najróżniejsze śruby, najróżniejsze elementy metalowe, niemetalowe, będzie miał tłoki i najróżniejsze inne rzeczy. Natomiast w większości przypadków użytkownika takiego samochodu, takiego pojazdu to kompletnie nie interesuje. W związku z tym nie musimy mu pokazywać od razu w specyfikacji naszego pojazdu, że te śrubki tam są. On wie, że one tam są, natomiast kompletnie go nie interesuje to, ile tych śrub jest, jak one są przykręcone, w których miejscach i tak dalej. W związku z tym w naszym pojeździe nie musimy pokazywać, w naszym opisie naszego pojazdu nie musimy pokazywać dokładnie, jaka jest budowa tego silnika. To, co interesuje naszego użytkownika, to będzie realnie to, że ten silnik jest dwulitrowy, trzylitrowy, czterolitrowy, że będzie nasz pojazd dzięki temu silnikowi miał tyle i tyle koni mechanicznych, że będzie miał takie i takie spalanie. Tego typu rzeczy go interesują, w związku z tym te elementy będą publiczne. W związku z tym hermetyzacja mówi nam o tym, że do publicznej wiadomości powinny iść tylko te informacje, które realnie będą wykorzystywane w jakiś inny sposób, w jakiś sposób w innej części naszej aplikacji. Natomiast wszystko to, co jest taką specyfikacją wewnątrz tego obiektu, niekoniecznie musi wychodzić poza ten obiekt. On musi sobie siedzieć, on musi składać się w jedną całość, natomiast nie wszystkie te elementy będą publiczne. W tym przypadku oczywiście mówię w takim najprostszym przykładzie, żeby pokazać Ci, w jaki sposób można to odnieść do takiego realnego przykładu, natomiast kiedy wchodzimy w sam kod, będziemy pokazywali te elementy w troszeczkę inny sposób. To będą bardzo często zachowania naszej aplikacji, zachowania naszego obiektu, które będą wykorzystywane przez troszeczkę inne elementy, czy na przykład właśnie przy linii produkcyjnej będzie to oczywiście w jakiś sposób ważne, czy te śruby tam są, czy nie, ale również linia produkcyjna będzie musiała wiedzieć, że ten silnik
musi spełnić pewne wymagania, musi być całością, a nie musimy koniecznie wszystkiego dokładnie za każdym razem liczyć. W związku z tym ten nasz silnik będzie takim elementem, w którym będziemy część rzeczy ukrywać w środku, a część wystawiać na zewnątrz. To w samym kodzie będzie właśnie wyglądało tak, że mamy tak zwane modyfikatory dostępu, dzięki którym będziemy wskazywać, które elementy naszego obiektu będą publiczne, czyli dostępne dla każdego elementu w naszej aplikacji, a które będą prywatne albo wewnętrzne, czyli internal, w zależności od potrzeb. Jeżeli silnik sam w sobie będzie potrzebował jakiegoś zachowania, które jest interesujące tylko i wyłącznie dla niego, wtedy możemy taką metodę zastosować jako wewnętrzną, internalową albo prywatną. Oczywiście, dopóki nie widzimy tego w kodzie, myślę, że jeszcze wciąż może być to ciężkie do wyobrażenia, ale nie martw się, wszystko będzie pokazane. Dalej, kolejną zasadą jest dziedziczenie. No i tu wchodzimy tak naprawdę w jedną z najważniejszych zasad programowania obiektowego. Dziedziczenie jest trochę podobne do tego, co znamy z genetyki, czyli dzieci rodziców dziedziczą pewne geny, pewne zachowania, pewne cechy po swoich rodzicach. I dokładnie taką samą zasadę będziemy stosować właśnie w programowaniu. Jeżeli mówimy o dziedziczeniu, również mamy rodzica i mamy dziecko. I to dziecko w naszym przypadku może być po prostu samochodem. Samochód dziedziczy po jakimś pojeździe, czyli pojazd ma elementy wspólne dla każdego pojazdu. Czy to motor, czy to motocykl, przepraszam, żeby się motocykliści na mnie nie obrazili, czy to motocykl, czy samochód, czy ciężarówka. Wszystkie te pojazdy mają, tak jak wspomniałem, koła, mają kierownicę, mają szyby w większości przypadków. I takie cechy wspólne będzie posiadał każdy pojazd. Natomiast kiedy będziemy tworzyć nasz samochód, no to samochód dodatkowo ma fotele, ma przednie kanapy, ma tylne kanapy, ma klimatyzację, ma jeszcze kilka elementów, które są typowe tylko i wyłącznie dla samochodu osobowego. Oczywiście potem samochody mogą się jeszcze jakoś tam dzielić na hatchbacki, na sedany i inne typy. I jeżeli będziemy potrzebowali takiego rozróżnienia, możemy kolejne klasy dziedziczące po tym samochodzie utworzyć, które będą wskazywały nam specyficzne wykorzystanie właśnie danego obiektu, danego pojazdu, samochodu czy samochodu typu hatchback. I ostatnią zasadą jest polimorfizm. Polimorfizm jest zasadą, którą wydaje mi się chyba najciężej jest zrozumieć i najciężej jest odnieść do takiego życia codziennego, ze względu na to, że ciężko jest wskazać realne wykorzystanie takie w życiu codziennym polimorfizmu, bo polimorfizm mówi nam o tym, że różne obiekty mogą być używane wymiennie, dzięki właśnie jakiejś klasie bazowej. Czyli teoretycznie moglibyśmy samochód właśnie po prostu potraktować jako pojazd. Nie musimy konkretnie wskazywać, że jest to samochód taki z czterema kołami i tak dalej, tylko możemy po prostu właśnie mówić o nim jako o pojeździe. I kiedy mówimy, że nasz samochód jest pojazdem, to zawsze mamy rację, bo będzie on miał te wszystkie cechy wspólne, które posiada nasz każdy pojazd, ale niekoniecznie za każdym razem pojazd w drugą stronę musi być dokładnie taki sam jak samochód. W związku z tym właśnie polimorfizm nam mówi, że wszystko to, co jest w klasie bazowej, czyli w tym rodzicu, będzie mogło być używane w dokładnie taki sam albo trochę zmieniony sposób w stosunku właśnie do tej naszej klasy rodzica. I to jest taki główny zarys naszych odpowiedzialności związanych z programowaniem obiektowym. I teraz spróbujmy sobie jak najszybciej przejść do kodu, żeby pokazać Ci, w jaki sposób to będzie działało. Przejrzę sobie tylko, co tam na czacie. Widzę, że na razie tylko
na szczęście powitania, także witam wszystkich, którzy się pojawili. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. I to, co zrobiłem wcześniej, zanim się tutaj połączyłem, oczywiście stworzyłem sobie najprostszą aplikację konsolową, która jest zupełnie pusta. Nic jeszcze tutaj nie mam przygotowane, bo chcę razem z Tobą przejść sobie dokładnie przez wszystkie elementy, które będziemy tutaj tworzyć. Także zacznijmy sobie od tego właśnie, że stworzymy sobie klasę naszego pojazdu. Możesz od razu spojrzeć i możesz zauważyć, że jest to klasa abstrakcyjna. No i tutaj wchodzimy właśnie w kolejne elementy już takie bardziej konkretne związane z programowaniem obiektowym. Bo kiedy mówimy o naszej klasie bazowej w jakiś sposób, no to mówimy o czymś, co jest takie bardziej wirtualne, coś, co jest takie bardzo ogólne, coś, co może być właśnie abstrakcyjne, bo sam pojazd w naszych samochodach, samo pojęcie pojazdu jest dosyć abstrakcyjne, bo kiedy powiemy komukolwiek, że wsiadam do mojego pojazdu, on nie ma zielonego pojęcia, na przykład rozmawiając przez telefon, mówię, wsiadam do swojego pojazdu. No i osoba, z którą rozmawiam, może nie mieć kompletnie zielonego pojęcia na temat tego, o czym ja właściwie mówię, czy ja wsiadam do samochodu, czy ja wsiadam na motocykl, czy może wsiadam do autobusu, czy może do jakiegokolwiek innego pojazdu. Kiedy wsiadam do pojazdu, to jest pojęcie abstrakcyjne, które nie ma realnie żadnej wartości. To będzie coś, co jest wykorzystywane jako opis bardzo ogólny wielu bardzo szczególnych elementów. W związku z tym właśnie taka klasa abstrakcyjna będzie nam tworzyła taki bardzo abstrakcyjny model naszych pojazdów. No i co będzie miał taki pojazd? Na pewno będzie miał jakiś model, bo każdy motor, każdy motocykl, każdy samochód, każda ciężarówka ma jakiś model. W związku z tym, o, tylko musimy to zapisać tak. Na pewno, co jeszcze będzie miał? Na pewno będzie miał jakiś rok produkcji. Na pewno będzie miał koła. Na tym sobie na razie poprzestańmy. Oczywiście możemy sobie teraz dodać jakiś prosty konstruktor. W tym konstruktorze dodamy sobie wszystkie elementy, które powinniśmy tutaj przekazać. I od razu przypiszemy. Czyli mamy konstruktor, w którym przekażemy trzy parametry, które ustawią nam wszystkie właściwości tego obiektu. No i dalej, co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić coś takiego, co nam wyświetli informacje na temat tego pojazdu. No i możemy sobie, chociażby tak jak mi tutaj podpowiada GitHub Copilot, możemy sobie po prostu w trzech linijkach wyświetlić, jaki to jest model, jaki rok produkcji i ile ma kół. Możemy to sobie zrobić w ogóle w jednej linijce po jakimś przecinku. To będzie nasza taka bazowa metoda do tego, żeby wyświetlić informacje na temat naszego pojazdu. Zrobimy to, tak jak mówię, w jednej linijce. No i kolejna rzecz, która jest warta uwagi, to jest to, że tutaj wskazuje, że jest to metoda wirtualna. Wirtualna metoda będzie takim określeniem właśnie na niektóre metody w mojej klasie abstrakcyjnej, którą będę mógł w jakiś sposób nadpisać, bo takie podstawowe informacje na temat mojego pojazdu, no to będą właśnie te podstawowe elementy z mojego pojazdu. Natomiast wiemy, że kiedy będziemy chcieli stworzyć samochód, kiedy będziemy chcieli stworzyć motocykl,
to te informacje, nazwijmy to informacjami katalogowymi, mogą się zmieniać, bo różne elementy mogę chcieć wyświetlać właśnie dla samochodu, różne wyświetlać dla motocykla, a jeszcze inne dla ciężarówki, właśnie ze względu na to, że osobę, która będzie kupowała taki pojazd, będą interesowały inne rzeczy. Oczywiście te rzeczy, które są tutaj, czyli model, rok produkcji, czy chociażby ta ilość kół, będą ważne dla każdego pojazdu, ale dodatkowo pewnie chcielibyśmy wyświetlać jakieś dodatkowe elementy. I tutaj właśnie mówimy przede wszystkim o tej głównej zasadzie, czyli abstrakcji. Tworzymy abstrakcyjny obiekt związany właśnie z naszą specyficznym elementem, który dopiero będziemy sobie modelować. I teraz przechodzimy dalej, ale zanim to zrobię, żeby mieć pełny porządek, dodam sobie nową klasę. Dodam sobie nową klasę, którą nazwałem Vehicle. I tutaj skopiuję sobie cały mój kod. Wracam do mojego programu i teraz stworzę kolejną klasę, którą za chwilę też będę przekazywał, przenosił do innego pliku, ale sobie na spokojnie to za chwilę zrobimy. Drugą klasą będzie klasa mojego samochodu, czyli już wchodzimy w bardziej specyficzny element i będziemy właśnie stosować dziedziczenie. No i tutaj kilka słów na temat dziedziczenia w ogóle w programowaniu obiektowym, w programowaniu w C Sharpie. Po pierwsze, w C Sharpie możemy dziedziczyć tylko i wyłącznie po jednym elemencie, czyli mój samochód może być tylko i wyłącznie pojazdem. Nie może być tak, że on może być i pojazdem, i lodówką. On nie może być i pojazdem, i nie wiem, stołem. Tak, to nie może być tak, że gdybym chciał właśnie na przykład zamodelować sobie jeszcze, zróbmy coś takiego. Jakbym zrobił sobie fabrykę, która może tworzyć najróżniejsze rzeczy, i meble, i samochody, no to musiałbym sobie zrobić znowu klasę abstrakcyjną typu furniture. Tak, i to byłyby moje meble. I teraz, gdybym chciał stworzyć sobie samochód, no to mój samochód nie może być zarówno pojazdem. Co mi się tu wyświetla? Jak i meblem. Dlaczego? No właśnie dlatego, że dziedziczymy tylko i wyłącznie po jednym elemencie. I to właśnie to dziedziczenie po jednym elemencie ma nas ograniczyć przed jakimiś głupotami. Nie możemy sobie zamodelować takich głupot właśnie jak pojazd, który jest meblem, tylko chociaż z drugiej strony, jak tak sobie myślę, nie wiem, kto oglądał Przyjaciół, tam było na przykład łóżko w kształcie samochodu. No ale to jest też troszeczkę inna sprawa. Natomiast nie mamy pojazdu, który mógłby być również meblem. W związku z tym możemy dziedziczyć tylko i wyłącznie po jednym elemencie. To oczywiście można w jakiś sposób, to można w pewien sposób takie zachowania z różnych typów elementów, żeby przekazać do jednej klasy, można to odpowiednio zaprojektować, ale o tym też za chwilę będę mówił. Natomiast najważniejsza zasada w dziedziczeniu: dziedziczyć możemy tylko i wyłącznie po jednym elemencie. No i co będzie miał nasz samochód? Nasz samochód jako już nie tylko pojazd, który będzie miał ten model, będzie miał rok produkcji, będzie miał jakieś koła, będzie miał jeszcze dodatkowe rzeczy. Tutaj widzę Copilot, podpowiada mi, że każdy samochód będzie miał jakiś kolor, ale to też nie jest takie zupełnie specyficzne. Natomiast każdy samochód będzie miał jakieś drzwi. I to jest faktycznie specyficzna informacja dla samego samochodu. Dlaczego? No właśnie dlatego, że mój samochód będzie posiadał te drzwi, a motocykl, który również mógłby być pojazdem, takich drzwi
nie posiada. Tutaj jest jakaś informacja, która nam mówi o tym, że brakuje nam jakiegoś elementu. I tym elementem, który był brakujący, może jeszcze raz to pokażę, bo tutaj pojawia się czerwona linia oznaczająca błąd. W związku z tym moja aplikacja byłaby w tej chwili nieużyteczna i musimy zaimplementować pewne elementy, które są wymagane do tego, żeby ten kod, żeby ta klasa dziedzicząca po pojeździe zadziałała. Co to musi być? To musi być konstruktor, który będzie tworzył nam obiekt pojazdu. W związku z tym, tworząc samochód, nie możemy zapomnieć o tym, że również musimy przekazać mu model, musimy mu przekazać rok produkcji i musimy mu przekazać ilość kół i przekazać to do tego bazowego konstruktora. Właśnie po takim dwukropku i napisie base będziemy wywoływać konstruktor bazowy. Będziemy tworzyć właśnie ten obiekt bazowy, czyli vehicle, który będzie tworzony za nas właściwie i będzie użyteczny też dokładnie tak, jak używamy po prostu każdego innego pojazdu. Czyli jeżeli będą nas interesowały tylko i wyłącznie te elementy związane z pojazdem, możemy wywołać dowolną metodę z poziomu naszego samochodu, możemy wywołać dowolną metodę, dowolne zachowanie, które znajduje się w naszej klasie bazowej, czyli w naszym pojeździe. Ale mamy jeszcze coś takiego, jak nazwę na ilość tych drzwi. No i tutaj jeszcze do tej pory tego nie zrobiliśmy, więc dodajemy sobie kolejny parametr do mojego konstruktora, nazywamy go number of doors. No i co my mamy z nim zrobić? Bo te trzy pierwsze parametry zostały przekazane do mojego bazowego konstruktora, czyli do obiektu vehicle i stworzymy właśnie, wywołamy dokładnie tą metodę. Ja Ci dokładnie za chwilę, jak uruchomimy sobie tą aplikację, dokładnie Ci pokażę, jak aplikacja będzie przechodzić pomiędzy tymi obiektami, żeby Ci pokazać właściwie, w jaki sposób to działa. Natomiast, żeby przekazać liczbę drzwi, no to już w naszym konstruktorze musimy napisać bardzo konkretnie, musimy przypisać w konstruktorze samochodu liczbę drzwi jako właściwość do tego parametru, który tworzymy. No i teraz co możemy z tym zrobić? Możemy tutaj zrobić dowolną dodatkową metodę, na przykład możemy sobie napisać display car info. Wtedy możemy stworzyć jakąś metodę, która będzie nam wyświetlała wszystkie informacje dotyczące tego samochodu. Jak widzisz, jest to praktycznie taka sama metoda, jak była w pojeździe. Czyli znowu wyświetlam model, rok produkcji, ilość kół, ale dodaję do tego jeszcze liczbę drzwi. I zauważ jedną rzecz, tego modelu roku produkcji nigdzie tutaj nie stworzyłem. One nigdzie nie są tutaj zaimplementowane, one nigdzie nie są zdefiniowane, właśnie ze względu na to, że w każdej chwili możemy skorzystać z tej klasy bazowej. W związku z tym, że dziedziczymy po tym pojeździe w mojej klasie samochodu, możemy wykorzystywać wszystkie elementy, które są dostępne w moim pojeździe. No ale tak jak widzisz, tak jak wspominałem, tutaj praktycznie mamy dokładnie to samo, co się dzieje w tej bazowej metodzie do wyświetlania informacji. Co możemy w związku z tym zrobić, żeby nie pisać za każdym razem przy każdej dziedziczącej klasie całego tego kodu? No znowu, dokładnie tak samo jak było z konstruktorem, tak samo możemy wykorzystać bazową informację dotyczącą, znaczy metodę wyświetlającą bazowe informacje. I tak naprawdę możemy po prostu stwierdzić, że za każdym razem, kiedy chcemy stworzyć taką, kiedy chcemy wywołać taką metodę display info, to chcielibyśmy właśnie skorzystać z bazowej metody, czyli wywołujemy base display info, w związku z tym będziemy wywoływać te i będziemy wyświetlać te trzy elementy, ale dodatkowo jeszcze sobie tutaj przecinek wstawimy. W kolejnej linijce, albo może nawet bez przecinka będzie ładnie wyglądało, w kolejnej linijce będziemy wyświetlać liczbę drzwi.
możemy dopisać, że to będzie właśnie konkretnie w samochodzie. Żeby wszystko, bo już widzisz, że coś tutaj mi się na żółto wyświetla, w związku z tym coś nie do końca jest, coś jest nie tak. Nie tak jest to, że kiedy mamy zdefiniowaną metodę wirtualną, metoda wirtualna, o której mówiłem tutaj w pojeździe, metoda wirtualna jest to taka metoda, którą możemy nadpisać w klasie dziedziczącej. W klasie dziedziczącej możemy wykorzystać właśnie to display info i nadpisać jej funkcjonalność. Moglibyśmy tutaj zrobić to zupełnie inaczej. Moglibyśmy to zrobić po swojemu w samochodzie jakkolwiek i to jak najbardziej by zadziałało. Ale w związku z tym, że my chcemy wywołać i te parametry bazowe, i te parametry specyficzne dla samochodu, no to najpierw wyświetlamy te parametry bazowe z mojej klasy pojazdu, a potem sobie wyświetlamy te elementy bezpośrednio związane z moim konkretnym samochodem. Jeszcze tutaj sobie zrobimy, żeby potem mi się ładnie wyświetlało, zrobimy sobie taki prosty rozgranicznik, że po każdym wyświetlonym samochodzie będą mi się tworzyły takie linijki, które będą mi oddzielały fizycznie na konsoli, jak będę wyświetlał, w jaki sposób każdy mój obiekt będzie troszeczkę inaczej wyświetlony. No i co dalej? Co dalej możemy z tym zrobić? Po pierwsze, wracamy do tego, że chciałem to utworzyć w mojej drugiej klasie i w tą klasę nazwę car. I wracamy do mojego głównego programu. Żeby pokazać, bo pokazałem Ci, w jaki sposób stosujemy abstrakcję, pokazałem Ci, w jaki sposób stosujemy dziedziczenie. I teraz pozostało nam jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, polimorfizm. Polimorfizm będzie już wymagał tego, żebym stworzył jeszcze jedną klasę i zrobimy sobie coś takiego jak publiczna klasa truck jako ciężarówka, która również oczywiście będzie dziedziczyła po moim pojeździe. I zrobiłem już prostą klasę, którą podpowiedział mi Copilot, to znaczy stworzyłem ciężarówkę, która jako specyficzną właściwość będzie miała ładowność. No bo jednym z najważniejszych informacji w ciężarówkach jest to, ile mogą załadować, bo to, ile jest drzwi, to jest powiedzmy sprawa drugorzędna, ale ich ładowność jest zdecydowanie najważniejsza. No i stworzyłem znowu kolejną metodę, która będzie mi wyświetlać informacje o tej ciężarówce. No i teraz polimorfizm. Czym będzie polimorfizm? Żeby pokazać Wam to dokładnie, muszę znowu sobie wyciągnąć to do nowej klasy, żebym miał porządek. Opla, nie tak. I wracam i w końcu uruchomimy sobie moją aplikację. W jaki sposób będę tworzył moją aplikację? Po pierwsze sobie stworzę jeden samochód i tym samochodem na przykład będzie samochód, którym ja zwykle jeżdżę, czyli Volvo. Możemy napisać od razu razem z modelem. Ops, mój samochód ma 4 koła i 4 drzwi, a następnie tworzę sobie jakąś ciężarówkę. Oto też się utworzyło Volvo FH16, nie znam takiego, mam nadzieję, że Copilot nie zrobił tutaj bzdur. Oczywiście już mi podkreśla, że to nie jest string, tylko to powinien być int jak najbardziej i będzie miało ładowność 25 tysięcy litrów, domyślam się. I co my chcielibyśmy w takim razie zrobić właściwie z tymi elementami? Mamy samochód, mamy jeden samochód, mamy ciężarówkę i przychodzi do nas klient, do naszego salonu Volvo i chciałby dowiedzieć się informacji o wszystkich pojazdach realnie, które są sprzedawane, bo to jest jakiś przedsiębiorca, który planuje zakupić zarówno samochód, którym będzie jeździł w delegację do klientów, jak i ciężarówki, które będą mu służyły do tego, żeby transportować towar.
No to w takim razie musimy sobie stworzyć jakąś listę moich pojazdów. I do tej listy dodam i mój samochód, i moją ciężarówkę. Oczywiście w normalnym świecie stworzylibyśmy masę samochodów, masę ciężarówek, wszystkie modele, jakie są dostępne, ale żeby Wam pokazać to na przykładzie, będą tylko dwa. No i teraz zrobimy sobie pętlę. Pętla for each, w której weźmiemy sobie każdy mój pojazd i dla tego pojazdu będę wyświetlał jego informacje. I teraz uruchomię mój program, uruchomię moją aplikację i pokażę Wam właśnie, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, moje dwa pojazdy. Po pierwsze samochód, po drugie ciężarówka. A wyświetliłem tak naprawdę tylko i wyłącznie pojazdy. Dlaczego właśnie stosując pojazdy w tym przypadku nie wykorzystana została ta metoda bazowa? No właśnie o tym nam mówi polimorfizm. Realnie nasz samochód i ciężarówka może być przetrzymywana w jednej liście, która jest listą pojazdów. I wtedy te pojazdy będą traktowane wspólnie jako pojazdy, ale kiedy będziemy wykorzystywać metody, które są w tym samochodzie czy w tej ciężarówce, wtedy będziemy wyświetlać już informacje specyficzne dla tego mojego elementu. Bo gdybym zrobił troszeczkę inną listę i zróbmy sobie do tego, dodamy sobie nowy samochód, to będzie jakieś Volvo V90, chyba jest takie, też z jakimś tam rokiem produkcji, też ma 4 i też ma 4, i gdybym dodał jeszcze drugą, a tylko tu musi być kar 2, oczywiście. I gdybym dodał drugą ciężarówkę, mam nadzieję, że Copilot mi zaraz podpowie coś drugiego. A tu już mi nie chce podpowiedzieć. Volvo, o, a jednak. FH12. No to teraz w związku z tym, że przychodzi do mnie jednak jakiś starszy pan, który chciałby sobie po prostu kupić, a tu nie Volvo, tylko Volvo, który chciałby sobie po prostu kupić samochód, którym będzie dojeżdżać do kościoła co tydzień, no to jego te ciężarówki kompletnie nie interesują. Więc stworzymy dla niego listę samochodów, do których oczywiście dodamy samochody. No i wtedy, jeżeli chcielibyśmy wyświetlić wszystkie samochody, no to wiadomo, że zrobimy sobie to za pomocą właśnie takiego for each'a, przekażemy tą listę i każdy samochód będzie wyświetlony dokładnie w taki sam sposób. No a co gdybyśmy jednak chcieli pokazać mu dwa samochody i jedną ciężarówkę? No oczywiście to nie jest możliwe, no bo moja ciężarówka nie jest samochodem. Nie jest samochodem osobowym, w związku z tym nie może być tutaj użyta. Dlatego też mamy polimorfizm, który nam mówi o tym, że jeżeli jednak tutaj zamienimy to na wszystkie pojazdy, to te wszystkie pojazdy będą mogły być wyświetlone wspólnie. W związku z tym, pomimo tego, tak jak wspominałem, pomimo tego, że trzymamy tutaj listę pojazdów, to każdy ten pojazd ma swój typ. Tak, to jest samochód, to jest ciężarówka, to mogłyby być motocykle. Kiedy trzymamy to w wspólnej liście, w wspólnym worku, możemy to trzymać razem koło siebie, jeżeli to jest właśnie taki worek z tymi wszystkimi abstrakcyjnymi elementami. Natomiast kiedy będziemy wyświetlać informacje o nim, czy będziemy wykorzystywać już metody, które są zaimplementowane w każdym tym obiekcie, czyli właśnie w naszym przypadku display info, no to wtedy już musimy, to wtedy już będą wykorzystane te specyficzne metody, które są zaimplementowane właśnie w tych specyficznych obiektach typu car czy vehicle. Pomimo tego, że również display info mieliśmy w samej bazowej klasie abstrakcyjnej. I o tym nam przede wszystkim mówi
Polimorfizm. Polimorfizm będzie wskazywał na to, że pomimo tego, że mamy klasę bazową, pomimo tego, że mamy i dzieci, i tych rodziców, to w przypadku wykorzystania takich rodziców będziemy wykorzystywać te klasy konkretne z konkretnych obiektów, ale one mogą się zachowywać jako te klasy abstrakcyjne. I w tym przypadku mogą się zachowywać, czyli mogą być chociażby przechowywane w tej samej liście razem ze sobą. No i jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem, to znaczy o hermetyzacji. Hermetyzacja będzie nam mówiła o tym, tak jak wspomniałem, że będziemy chcieli na tym kodzie chcielibyśmy pokazać, czy w naszych elementach chcielibyśmy pokazać, że coś nie do końca musi być wykorzystywane na zewnątrz. Coś, co może być bezpośrednio wykorzystane w samym naszym samochodzie, czy w samej naszej ciężarówce. No i teraz możemy sobie zrobić coś takiego, jak właśnie silnik. Silnik będzie, tak jak wspominałem, elementem, w którym będziemy mieli rzeczy, które są dostępne w każdym miejscu, ale są rzeczy, które niekoniecznie muszą być wykorzystywane na zewnątrz. W takim przypadku może być właśnie w takim, takim elementem może być chociażby silnik. Stwórzmy sobie, każdy nasz pojazd również będzie zawierał jakiś silnik. Silnik będzie, co on może zawierać? Silnik może zawierać. No, dobre pytanie. Co może zawierać silnik? Tu już wchodzimy w bardzo ciężkie, już bardziej mechaniczne elementy. Silnik będzie zawierać elementy typu. Ajajaj. Teraz się zakopałem. Wiecie co? Wrócimy jednak do innego przykładu. Ten silnik jednak mi się nie podoba. Teraz wychodzi na to. Wiem, widzę, że już tutaj podpowiadacie. Cylindry, pojemność. Tylko to są znowu rzeczy, które będą publicznie dostępne w jakimś elemencie, który będzie dostępny dla wszystkich. Co może być takiego w samym samochodzie, co nas nie będzie interesowało pod kątem katalogowym, a co musi zawierać każdy samochód? O, uszczelki. Doskonały pomysł. Każde drzwi właściwie powinny mieć jakieś uszczelki. Tylko teraz mi podpowiedzcie jeszcze, jak są uszczelki po angielsku? Seal. Dobra, to sobie ustawimy tak, że zrobimy sobie private int number of seals. Tak, ustawiamy sobie seal to uszczelka, żebym potem kiedyś nie zapomniał. Number of seals to jest coś, co wiadomo, że w jakiejś bardzo konkretnej specyfikacji technicznej musi się znaleźć. Tak, bo wiadomo, że każdy samochód, który będzie, każde Volvo XC60 będzie musiało mieć konkretną ilość uszczelek w konkretnej ilości drzwi i w ogóle w całym samochodzie te uszczelki będą musiały się znaleźć. Bardzo oczywiście ogólnie rzecz biorąc. Natomiast to jest informacja, która nie musi wyjść do katalogu. Ona nie musi być wyświetlona w katalogu, w związku z tym ona będzie elementem prywatnym. I teraz przy samym tworzeniu samochodu, kiedy będziemy dodawać go do mojego katalogu, nie będę potrzebował tej informacji, więc na razie sobie ich tutaj w konstruktorze nie będę dodawać. Natomiast będę potrzebował jakiegoś miejsca, którego będę mógł użyć do tego, żeby takie uszczelki stworzyć. W związku z tym będę musiał stworzyć jakąś metodę,
Ona będzie też, nie będzie nam nic zwracała. O, ale właśnie już mi Copilot podpowiada. Set number of seals. Tak, czyli kiedy będę tworzył samochód i kiedy będę tworzył sobie po prostu katalog do wyświetlenia, no to w tym momencie te uszczelki mnie kompletnie nie interesują. Ale jeżeli będzie inna część mojej aplikacji, która będzie bardziej dostępna dla inżynierów, którzy będą projektować w jakiś sposób ten samochód, dla nich ta liczba uszczelek będzie zdecydowanie ważniejsza niż dla takiego użytkownika końcowego. W związku z tym będziemy mieli publiczną metodę. Ona będzie publiczna właśnie ze względu na to, że jakaś część aplikacji będzie musiała ją wykorzystać. Natomiast sama liczba tych uszczelek nie będzie dostępna publicznie. Teoretycznie, jeśli chodzi o takie pola właśnie, czy takie właściwości, w związku z tym, że mam tutaj to display info i dokładnie tutaj wyświetlam tą liczbę drzwi, ten element też mógłby być prywatny. Ale do tego za chwilę dojdę, za chwilę Wam opowiem, dlaczego tak mogłoby być. Natomiast wróćmy jeszcze sobie do moich uszczelek. W związku z tym moja uszczelka, wróćmy do mojego programu. Tutaj tworzę sobie zarys mojego samochodu do mojego katalogu. Natomiast gdyby się okazało, że ktoś bardzo by się uparł i stwierdził, że on chciałby wersję, właśnie, mogłyby być dwie wersje, akurat nie Volvo XC60, ale w hatchbackach bardzo często, czy w jakichś mniejszych samochodach są wersje trzydrzwiowe albo pięciodrzwiowe. No to jeżeli taka byłaby sytuacja, no to właśnie number of doors mogę sobie w każdym momencie zmienić. Tutaj był number of doors 4, mogę go sobie zmienić na 3. I wszystko, nie ma żadnego problemu, mogę to zrobić. Natomiast, żeby ustalić number of seals, nie mogę tego zmienić. Nie mogę tego zmienić od tak po prostu wpisując nową liczbę. Muszę faktycznie konkretnie wykorzystać metodę, którą moja klasa udostępnia do tego, żeby zmodyfikować takie elementy. No i w tym przypadku, właśnie w przypadku uszczelek, to może nie jest idealny przykład, ale mam nadzieję, że rozumiecie tutaj zasadę działania, że to, co mogłoby być zmienione, chociażby właśnie ta liczba drzwi, może zostać zmienione po prostu tak przez moją aplikację. Natomiast liczba uszczelek tak bezpośrednio jako właściwość nie może być zmieniona, musi ona być zmieniona przez jakąś metodę. I to jest zupełnie prosty przykład, tak naprawdę, bo tutaj przypisujemy tylko jedną wartość do drugiej. Natomiast tutaj może się okazać, że jeszcze dodalibyśmy jakieś sprawdzenie. Tak, na przykład, jeżeli liczba drzwi, number of doors, no, co ja tutaj, number of doors jest równe 4. No to musimy powiedzieć, że ten number of seals, albo jeżeli liczba drzwi jest 4 i number of seals jest różne od 4, no bo każde drzwi muszą mieć jedną uszczelkę, no to musimy wyrzucić wyjątek, musimy pokazać, że nie możemy tego ustawić w taki sposób, bo dla czterech drzwi potrzebujemy czterech uszczelek. I jeżeli tych czterech uszczelek nie ma, jeżeli ty chcesz stworzyć coś innego, to wtedy będzie błąd i cała aplikacja, cały samochód tam się rozleci albo będzie nieszczelny. I dopiero jeżeli faktycznie będzie to równe 4 albo więcej niż 4, no to albo tutaj właśnie dajmy sobie nie ten, tylko zrobimy sobie mniejsze od 4. Must be at least 4 doors. Tak, czyli tutaj możemy sobie dzięki temu, że nie możemy ustawić tej wartości tych uszczelek bezpośrednio z mojej aplikacji, tylko musimy wykorzystać metodę. Możemy tutaj dołożyć dodatkową logikę, która będzie nam sprawdzała, czy wszystko robimy poprawnie. I na tym właśnie będzie polegała hermetyzacja. Hermetyzacja mówi nam o tym, że wyświetlamy, dajemy możliwość modyfikacji tylko tych elementów, które faktycznie mogą zostać zmodyfikowane bezpośrednio. Natomiast jeżeli coś powinno być ukryte za jakąś dodatkową logiką, za czymś, co powinno sprawdzić jeszcze, czy faktycznie te warunki nasze są spełnione, to powinny być elementy prywatne, które powinniśmy właśnie zmieniać poprzez tego typu metody.
Mam nadzieję, że w związku z tym to jest jasne. No i na tym tak naprawdę będą bazowały te nasze cztery zasady związane z programowaniem obiektowym. Abstrakcja, hermetyzacja, polimorfizm i dziedziczenie. Cztery najważniejsze zasady projektowania aplikacji i cztery podstawowe zasady programowania obiektowego. Natomiast muszę Ci powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy i zaraz przejdziemy sobie już do Q&A. Chodzi mi tutaj o dziedziczenie. Dziedziczenie jest takim elementem, o którym jest sporo sporów tak naprawdę w ogóle w programowaniu, takim nowoczesnym programowaniu. Właśnie ze względu na to, że tak jak powiedziałem, dziedziczyć możemy tylko i wyłącznie po jednym elemencie. Mój samochód może dziedziczyć tylko i wyłącznie po pojeździe. Moje krzesło może dziedziczyć tylko po meblu i to powoduje pewne ograniczenia, chociażby to, że nie mogę teraz sobie swobodnie zaprojektować mebla w kształcie pojazdu, tak? Czyli nie mogę tego sobie połączyć. Dlatego powstało coś takiego jak kompozycja. I kompozycja jest to taki twór w programowaniu, który daje nam bardzo dużą elastyczność. I w tym przypadku pokażę Ci jeszcze drobny przykład właśnie związany z tym, w jaki sposób kompozycja działa. Bo każdy pojazd ma jakieś podstawowe właściwości, każdy samochód ma jakieś swoje specyficzne właściwości, ale każdy pojazd może składać się z pewnych elementów. I realnie rzecz biorąc, czy te elementy zawsze będą dla każdego pojazdu takie same? Niekoniecznie. I w związku z tym, że stosujemy dziedziczenie, jesteśmy mocno ograniczeni właśnie do tych ograniczeń związanych z samym dziedziczeniem, z tym, że możemy dziedziczyć tylko po jednym elemencie. W tym przypadku właśnie dziedziczymy po klasie albo klasie abstrakcyjnej. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo często wykorzystujemy interfejsy, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli chcemy stworzyć jakiś bardziej skomplikowany obiekt, to komponujemy go z różnych elementów. I tak w tym przypadku nasz samochód mógłby właśnie zawierać jakiś silnik, mógłby zawierać drzwi, mógłby zawierać cokolwiek innego i powinniśmy zamiast za każdym razem próbować ubrać to w dziedziczenie, które jest bardzo płaskie tak naprawdę, bo możemy tylko dziedziczyć sobie w dół po jakichś elementach i nie możemy rozszerzać tego wszerz, to szukaliśmy jako programiści, no oczywiście nie do końca ja, ale osoby, które siedzą w programowaniu zdecydowanie dłużej, szukały sposobu na to, żeby móc bardziej elastycznie podejść właśnie do tego modelowania obiektów. W związku z tym powstało coś takiego jak kompozycja i teraz sobie właśnie stwórzmy taki silnik i stwórzmy sobie drzwi. I każdy silnik właśnie będzie miał jakąś pojemność. Tylko znowu musicie mi podpowiedzieć, jaka jest pojemność silnika. O, capacity. Tutaj będzie jakiś double capacity. I każdy silnik będzie miał tłoki. Chociażby, albo cylindry, może cylindry. To chyba taki bardziej sensowny. A nasze drzwi będą miały na pewno klamki. Załóżmy, że albo mogą mieć klamki, albo nie. Każde drzwi będą miały okna. Window. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś w maluchach,
przednich, znaczy w jedynych drzwiach nie było przednich i tylnych, ale w drzwiach były dwa okna. Było takie duże i takie malutkie, które się otwierało. Patryk pisze, że bardziej int, bo pojemności w centymetrach sześciennych, a nie w litrach. Dobra, ma to sens. Widzicie, taki ze mnie mechanik. Niech będzie. Tylko to trzeba by było potem gdzieś zapisać, że to jest w centymetrach, a nie w litrach. Ale ma to jak najbardziej sens. No i teraz, kiedy mamy drzwi, mamy silnik, mamy jeszcze kilka innych elementów. Co jeszcze może być? Może być jakaś paka. Paka w ciężarówce. Crate. Czyli będziemy mieli jeszcze klasę crate, która będzie nam oznaczała, o i tutaj zrobimy, że to jest load capacity. Tak, czyli mamy elementy, które będą właśnie, będą w wielu naszych elementach, będą w wielu naszych obiektach, ale dzięki temu, że sobie stworzymy właśnie takie specyficzne klasy, możemy teraz sobie łatwiej i lepiej zaprojektować i zamodelować nasze konkretne obiekty. Bo każdy mój samochód na pewno będzie miał jako, no nazwijmy to, niech będzie miał listę drzwi. No i każdy mój samochód będzie miał jakiś silnik, tak? Natomiast nie będzie miał paki, ale już moja ciężarówka, to sobie usuniemy, crate będzie miała pakę z konkretnym załadunkiem, z konkretną ilością właśnie miejsca do załadunku. I jak widzicie, dzięki temu sam ten pojazd nie jest mi już tak do końca potrzebny, bo ja sobie mogę zamodelować oczywiście jeszcze dalej to samo, co robiłem w moim pojeździe. Mogę sobie stworzyć mój obiekt kół, koła letnie, zimowe, takie z takim bieżnikiem, śmakiem, nie będę już tutaj wchodził w szczegóły, ale każdy mój samochód oczywiście będzie miał listę moich kół i każda ciężarówka będzie miała taką listę kół. I jak widzicie, właśnie dzięki temu, że komponuję sobie mój obiekt, moją klasę ciężarówki czy samochodu, mam dużo większą elastyczność niż to, że po prostu miałem jakiś pojazd, który miał zdefiniowane jakieś elementy i teraz, żeby zrobić cokolwiek nowego, no to musiałbym się zastanowić, czy mój pojazd musi mieć coś, czy mój pojazd musi mieć w takiej sytuacji pakę, czy cokolwiek innego, czy właśnie moja ciężarówka będzie miała tą pakę i nie będzie się przejmowała tym, że mój pojazd tego nie będzie miał. Oczywiście nie mówię tutaj, że musimy zapomnieć zupełnie o dziedziczeniu, bo dziedziczenie wciąż jest stosowane w takich najbardziej oczywistych przypadkach, w najbardziej prostych i w takich takich elementach, które faktycznie jesteśmy pewni, że nigdy się nie zmienią. Natomiast jeżeli potrzebujemy elastyczności w modelowaniu naszej aplikacji, to róbmy to za pomocą kompozycji. To dziedziczenie od czasu do czasu jest wykorzystywane, natomiast w zdecydowanie bardziej skomplikowanych systemach nie będziemy tego dziedziczenia tak często stosować. Kiedy będziecie uczyli się programowania, nie pchajcie tego dziedziczenia
w każdym miejscu, tylko po to, żeby pokazać, że wiecie, w jaki sposób ta abstrakcja powinna tam wyglądać, w jaki sposób zamodelować tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Skupcie się bardziej na tym, żeby wasze rozwiązanie było elastyczne, bo właśnie na tym będzie bazować wasza przyszła kariera. Elastyczne rozwiązania są łatwiejsze w utrzymaniu i są prostsze, bo zobaczcie, że kiedy mieliśmy pojazd, to żeby zobaczyć, co ten pojazd faktycznie miał, no to musiałem przejść do tej klasy pojazdu i zobaczyć sobie faktycznie, że on ma jakiś model, jakiś rok produkcji i tą ilość kół. I tak jak model, rok produkcji, no to wiadomo, że każdy pojazd będzie miał, ale ta ilość kół może zacząć być w pewnym momencie problematyczna, no bo co, jeżeli w przyszłości faktycznie dojdziemy do tego, że nasze samochody czy nasze pojazdy będą latać. No to wtedy już być może nie będziemy mieli kół, a w ogóle nie będzie nas to interesowało, czy te koła są, czy nie, tylko będą nas interesowało, ile ma silników, jakie ma skrzydła, czy ile ma jakichś wirników, czy czegokolwiek innego. I wtedy, kiedy będziemy sobie projektować kolejne takie elementy, które będą w przyszłości przez nas wykorzystywane, nasz pojazd już nagle straci to znaczenie, takie jak ma w dniu dzisiejszym. On już nie będzie miał tych kół, tylko będzie skomponowany z jakichś innych elementów, dzięki czemu nasza aplikacja będzie zdecydowanie bardziej elastyczna. Mam nadzieję, że dzięki tym przykładom troszkę łatwiej będzie wam zrozumieć, czym w ogóle jest ta obiektowość, dlaczego ją stosujemy i w jakich przykładach najczęściej i w jaki sposób robimy to w bardziej nowoczesnych rozwiązaniach. A teraz przechodzimy do części już Q&A. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś było niezrozumiałe, to teraz jest moment na to, żeby o tym porozmawiać. I PM się pyta, czyli zamiast dziedziczenia tworzymy pola, które są typu danych obiektów. Z tymi polami też nie do końca, tak? No bo proste pola, znaczy wiadomo, mamy proste pola i te proste pola tutaj w tym przypadku, w tym przykładzie, to jest banalny przykład. Natomiast takich banalnych przykładów w realnym programowaniu potem, kiedy będziemy tworzyć większe systemy, takich banalnych przykładów nie będzie zbyt dużo. Zwykle to będą właśnie jakieś bardziej skomplikowane obiekty, które będziemy musieli osadzić odpowiednio w odpowiednich klasach, w odpowiednich obiektach. I wtedy zamiast tworzyć taką drabinkę, w której będziemy mieli dziedziczenie, potem będziemy mieli coś, co dziedziczy po tej klasie bazowej, potem po tej klasie, która już dziedziczy po jednej klasie, będziemy mieli drugą klasę, która dziedziczy po tej drugiej klasie i która dziedziczy po pierwszej klasie i zrobi nam się taka straszna drabinka, przez którą będzie absolutnie koszmarnie przechodzić, bo w pewnym momencie nie będziemy wiedzieli, co po czym dziedziczy i właściwie co gdzie siedzi. No bo wyobraźmy sobie właśnie, tutaj mamy przykład tylko pojazdu i samochodu, a gdybyśmy właśnie weszli w to, że chcielibyśmy wejść, tak, zrobić pojazd, potem samochód, potem samochody jeszcze podzielić na samochody miejskie, samochody klasy premium, samochody rodzinne i SUVy. I w tych samochodach rodzinnych mielibyśmy minivany i kombi i to wszystko by nam się tak robiło i potem jakbyśmy mieli faktycznie taką klasę samochód kombi, to on by dziedziczył po samochodzie rodzinnym, który dziedziczy po samochodzie, który dziedziczy po pojeździe. I ostatecznie, kiedy byśmy wykonywali całą tą drabinkę, no to w życiu byśmy się nie dogadali z tym, co właściwie jest na jakim elemencie. A jeżeli sobie od samego początku stworzymy samochód jakiegoś minivana i tam sobie po prostu zaprojektujemy, że on ma typ rodzinny i on ma jakieś takie specyficzne elementy, które sobie skomponujemy, wtedy ładniej, zdecydowanie łatwiej bylibyśmy w stanie to zaprojektować. Czy macie jeszcze jakieś pytania?
Widzę, że nie ma pytań, dlatego w takiej sytuacji podziękuję Wam bardzo za to, że dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że taka forma takiego spotkania wiedzowego, mam nadzieję, że bardzo Wam się podobała, że będziecie chcieli, żebym to kontynuował, bo ja też mam ochotę takich filmów, takich live'ów poprowadzić więcej. Mam nadzieję, że będą one przyciągały coraz więcej osób. Natomiast jeżeli jakieś pytania Wam się pojawią jeszcze dodatkowo po zakończeniu tego live'a, zapraszam do tego, żeby zadawać je na Discordzie. Tam na pewno odpowiednie osoby pokierują Was na odpowiednie kanały, zresztą bez względu na to, gdzie, na pewno znajdziecie odpowiedź na każde pytanie. Dlatego zapraszam na Discorda szkoły.net, można ją znaleźć chociażby na liście serwerów Discordowych, a jeżeli nie macie samego bezpośrednio linku, to napiszcie też do mnie na kajetan@szkoła.net.pl, to chętnie Wam prześlę taki link. Natomiast za dzisiaj bardzo Wam już dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo.